Witam wszystkich jeszcze raz bardzo serdecznie. Krzysiek, rozpoczynając lekcję, wprowadził mnie w małe zakłopotanie, ponieważ powiedział, że każdy usługujący powinien tutaj zacząć od pozdrowień. Nie byłam nigdzie w żadnym innym zborze, szczerze mówiąc, nawet na urlopie jeszcze nie byłam. Nie mam żadnych pozdrowień. Pozdrawiam was bardzo serdecznie w takim razie. Od siebie samej. I przyznam się wam, że zawsze, kiedy mam tu stanąć, mam pewien problem, ponieważ zdaję sobie sprawę, że sprawy, z jakimi się borykamy, jeśli o nie chodzi, każdy ma swoje własne. Ja zazwyczaj mówię o rzeczach, które mnie sprawiają problem, ale ja nie mam pojęcia, czy te kwestie dla was też są aktualne. Dzisiaj chciałabym powiedzieć o rzeczy, która jest mi podwójnie bliska, teoretycznie i praktycznie. Mam nadzieję, że nawet jeśli nie macie tego problemu na co dzień, to być może będziecie mogli przekazać to komuś, kto ma, albo doradzać mnie, kiedy znowu będę się z tym borykać. A z drugiej strony, słysząc to, co było tu mówione na lekcji podczas mojego apelu, myślę, że jednak będzie to słowo na czasie. Raz, że siostra Jola mówiła, że raczej nie sięga się do listu Jakuba, chciałabym dzisiaj do niego sięgnąć. A druga rzecz, to co Batku mówiłaś na lekcji o tym, jak teraz traktuje się to, co się mówi, o tym, jak teraz traktuje się nazywanie różnych rzeczy i tak dalej. Jeśli inni ludzie też widzą ten problem, to być może będziemy mogli skupić się dzisiaj nad nim razem. Zacznę od historii z Księgi Sędziów, ale nie będę jej analizować bardzo dokładnie, bo Księga Sędziów zawsze sprawia mi spory kłopot. Tam w wielu historiach nie ma jednoznacznej oceny moralnej zachowania tych ludzi. Często pozostaje to w domyśle. Realia tamtych czasów były zupełnie inne niż realia dzisiaj, więc zdarza mi się, że ja po prostu nie wiem, czy dana osoba zachowała się właściwie, czy niewłaściwie, odpowiednio, czy nieodpowiednio. Ale ta historia zwraca uwagę na pewną bardzo ważną rzecz, z którą myślę, że mamy, a przynajmniej ja mam problem dzisiaj. Czytam z 11 rozdziału Księgi Sędziów, od wiersza 30. A Jefta złożył panu ślub tej treści. Jeżeli wydasz Ammonitów w moje ręce, to wówczas, gdy cało powrócę z wyprawy na Ammonitów, do pana należeć będzie i na całopalenie złożę mu to, co wyjdzie na moje spotkanie z drzwi mojego domu. Trochę ryzykownie, ale Jefta był gotów oddać panu wszystko. Złożył taki ślub. Bardzo potrzebował Bożej pomocy, wyruszył na wojnę. I wyruszył Jefta przeciwko Ammonitom, aby z nimi walczyć, a Pan wydał ich w jego ręce i zadał im bardzo ciężką klęskę na obszarze od Aroer aż do okolic Minnit, zdobywając 20 miast i aż do Abel-Keramim. Tak zostali Ammonici upokorzeni wobec synów izraelskich. Powiodło się, Jefcie odniósł zwycięstwo, na pewno pełen szczęścia i radości wracał do swojego domu. A gdy Jefta przyszedł do Mispa i zbliżył się do domu swojego, oto córka jego wyszła na jego spotkanie z bębenkami i tańcami. Była zaś ona jedynaczką. Oprócz niej nie miał ani syna, ani córki. To też, gdy ją zobaczył, rozdarł swoje szaty i rzekł: ach, córko moja, zdruzgotałaś mnie, sama zaś stałaś się dla mnie nietykalną. Złożyłem bowiem ślub panu i nie mogę się cofnąć. A ona rzekła do niego: ojcze mój, skoro złożyłeś ślub panu, uczyń ze mną, jak ślubowałeś, gdy pan sprawił, że wziąłeś pomstę na twoich wrogach na Ammonitach. Poprosiła tylko swojego ojca: niech to będzie mi użyczone, pozostaw mi 2 miesiące czasu, abym mogła pójść i chodzić po górach i opłakiwać moje dziewictwo wraz z moimi towarzyszkami. Jefta jej pozwolił. Tak jak mówiłam, nie chcę mówić na temat tego, bo Jefta później spełnił swój ślub. Nie chcę mówić na temat tego, czy było to właściwe, czy niewłaściwe, na temat tego, że Jefta być może powinien zastanowić się przed złożeniem swojego ślubowania. Ale pytanie, które chciałabym zadać dzisiaj i wam, i sobie: czy jesteśmy gotowi ponosić konsekwencje swoich słów? Zachowanie Jeftego może nam wydawać się okrutne. Tamte czasy, tak jak mówię, były inne. Ale czy my dzisiaj, mówiąc coś, czy mówimy to na poważnie? Czy jesteśmy gotowi iść za tym, co powiedzieliśmy? Czy tak jak wszyscy wokół manipulujemy językiem, trzymamy się tego, co jest dla nas wygodne, a to, co powiedzieliśmy,
a może nie do końca teraz nam pasuje, no to są przecież tylko słowa. Czy słowa są ulotne? Czy to, co powiedzieliśmy, kiedy dźwięk już przeleci i gdzieś tam wszystkie fale dźwiękowe się rozejdą, czy to naprawdę znika? Czy tego już nie ma? Jakub napisał, jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym. Więc być może Jakub też borykał się z tym problemem. Być może wszyscy borykali się kiedyś z tym problemem. Pamiętam, kiedy byłam na studiach, bardzo poruszyło mnie opowiadanie Kawki, Wyrok. On pisze w taki dość specyficzny sposób, trudny. Tam chodziło o kłótnię między synem i ojcem. Wiecie, jak to w kłótni. Mówi się różne rzeczy, wykrzykuje się różne słowa. Tam też padały różne zarzuty, różne oskarżenia, nie do końca przemyślane. Na końcu ojciec rzucił do syna takie też dość popularne, idź się utop. Mówimy tak, pocałuj mnie w nos, powiedzmy, odczep się ode mnie, daj mi spokój, idź i nie wracaj. No, w nerwach mówi się różne rzeczy. W tym opowiadaniu zakończenie było takie, że syn poszedł i się utopił. Co by było, gdyby działo się to, co mówimy? A z drugiej strony, czy to się nie dzieje? Wiemy, że Pan Bóg stworzył świat słowem. My nie mamy takiej mocy. Nie potrafimy powiedzieć, niech przed moim domem stanie drzewo i ono stanie, tak? Ale czy naprawdę nasz język nic nie stwarza? Co stwarzamy naszym językiem? Co stwarzamy poprzez nasze słowa? Do czego doprowadzamy poprzez to, co mówimy? W przypowieściach Salomona wiele razy, kiedy szukałam tekstu do tego kazania, tam prawie w każdym rozdziale jest coś na temat tego, jak należy mówić, co należy mówić, czym jest język, w jaki sposób należy go używać. Salomon też pisał o tym bardzo dużo. Chciałabym przeczytać wam z 12 rozdziału 18 i 19 wiersz. Kto mówi nierozważnie, rani jak miecz, lecz język mędrców leczy. Mowa szczera trwa wiecznie, lecz fałszywa tylko chwilę. Trwa tylko chwilę, myślę, że nie chodzi o to, że zaraz wszyscy o tym zapominają, tylko o tym, jak ważna jest mowa szczera, a jaka jest mowa fałszywa, że ona nie powinna mieć miejsca. A z drugiej strony chciałabym skupić się, że kto mówi nierozważnie, rani jak miecz. My bardzo często mówimy nierozważnie, właśnie dlatego, że nie pojawiają się fizyczne rany po tym, co mówimy. Gdybyśmy powiedzieli coś przykrego i nagle ktoś miałby taką szramę na ręce, być może zastanowilibyśmy się 5 razy, zanim coś powiedzielibyśmy. A Salomon tutaj pisze, że kto mówi nierozważnie, rani jak miecz. Czy na pewno zdajemy sobie sprawę, że agresja słowna to jest napaść? Że kiedy rzucimy komuś, może nawet niekoniecznie wyzwisko, ale coś niemiłego. Czy zdajemy sobie sprawę, że to jest agresja? Wszyscy jesteśmy przeciwni agresji fizycznej. Wszyscy zareagowalibyśmy, gdyby na naszych oczach jeden brat zaczął bić się z drugim bratem. Dlaczego nie reagują w ten sposób, kiedy rozmawiają ze sobą nie tak, jak powinni? Kiedy używają słów nieuprzejmych, niemiłych, albo po prostu nie używają słów uprzejmych, bo kto może dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. I tu chciałabym odnieść się do Jakuba, bo Jakub napisał bardzo obszerny fragment na ten temat. Dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień. Jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który i całe ciało może utrzymać na wodzy. A jeśli koniom wkładamy w pyski węzidła, aby nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem. Także i okręty, chociaż są tak wielkie i gwałtownymi wichrami pędzone, kierowane bywają maleńkim sterem tam, dokąd chce wola sternika. Tak samo i język jest małym członkiem, lecz pyszni się z wielkich rzeczy. Jakże wielki las zapala mały ogień. I język jest ogniem. Język jest wśród naszych członków swoistym światem nieprawości. Rozpala on całe ciało i rozpala bieg życia, sam będąc rozpalony przez piekło. Niezwykle mocne słowa, które Jakub tutaj wypowiada.
bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt i ptaków i płazów i stworzeń morskich może być ujarzmiony i został ujarzmiony przez rodzaj ludzki, natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka, tego krnąbrnego zła pełnego śmiercionośnego jadu. Wydawałoby się, że w takim razie najlepsze, co można zrobić, to po prostu uciąć sobie język i nie mówić nic. Nim wysławiamy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże, z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno. Czy źródło wydaje z tego samego otworu wodę słodką i gorzką? Czy drzewo figowe, bracia moi, może rodzić oliwki, albo winna latorość figi? Tak też słony zdrój nie może wydać słodkiej wody. I odnosząc się do tego, co brata mówiła o ruchu, o tym, że potrzeba nam pewnego wysiłku, bo tak jak mówiłam na lekcji, człowiek poodwracał wszystko to, co Pan Bóg stworzył i my zanim się ruszymy, oczekujemy na ochotę, żeby się ruszyć. Nie ruszymy się, jeśli nam się nie chce. Okazuje się, że nie będzie nam się chciało, jeśli się nie ruszymy. Okazuje się, że językoznawcy, którzy gdzieś tam w XIX wieku, jeśli dobrze pamiętam, robili badania, odkryli, że to nie do końca jest tak, jak do tej pory się przyjęło, że język jest odzwierciedleniem duszy i że to, co mówimy, wypływa z tego, co myślimy i że ta relacja jest w ten sposób jednostronna i zawsze to się przenosi. Okazuje się, że to, co mówimy i w jaki sposób mówimy, wpływa odwrotnie, wpływa na nasze myślenie. Czyli jeśli by teraz wziąć jakieś dziecko z tej sali i zrobić z nim eksperyment, żeby pomimo swojej miłości do rodziców zaczęło wyrażać się o nich lekceważąco, okazuje się, że to dziecko zacznie lekceważyć swoich rodziców. Pomimo tego, że wcześniej bardzo ich kochało i pomimo tego, że to byłby tylko eksperyment. I nawet gdyby ono wiedziało, że to jest eksperyment. Okazuje się, że jeśli z jakichś powodów chcemy, to głupio zabrzmi, ale tak się czasem zdarza, lepiej wyglądać w towarzystwie poprzez używanie pewnych, czy to nieprzyzwoitych słów, czy to różnych żartów i tak dalej. Jeśli zaczniemy używać agresywnego języka, języka nacechowanego bardzo emocjonalnie, okazuje się, że staniemy się bardziej agresywni. Czy patrzyliście kiedyś na to w ten sposób? Do tej pory psychologowie mówili, że należy wyładować swoją złość. Że jeśli coś wyrzuci się z siebie, to człowiek jest taki oczyszczony i wtedy dopiero nastaje ten spokój i jeśli wyrzucimy z siebie te wszystkie złe emocje, to człowiek pozostaje spokojny, nie ma już tych złych emocji w środku i tak dalej. Ja nie mówię o tym, żeby nie rozmawiać o emocjach, żeby tłumić się w sobie, ale teraz okazuje się, że psychologia dochodzi do wniosku, że takie wyładowanie złości prowadzi do narastania złości w człowieku następnym razem. Człowiek przyzwyczaja się do bardzo łatwego dania ujścia swoim emocjom i jak za pierwszym razem zrobi awanturę, za piątym razem będzie już rzucał talerzami po domu, bo nie zna innego sposobu na opanowanie emocji. Pan Bóg nie bez powodu zaleca nam wstrzemięźliwość w wielu kategoriach, w wielu sferach naszego życia. Tak jak pobłażanie apetytowi nie sprzyja utrzymaniu dobrej linii, tak samo pobłażanie złym emocjom nie sprzyja budowaniu tych dobrych, nie sprzyja namnażaniu tych dobrych. Używanie słownika nacechowanego, nerwowego, agresywnego powoduje w nas negatywne, agresywne, złe emocje. Czy myśleliście kiedyś o tym w ten sposób? To jest napisane w książce Ellen White. W Biblii też to jest napisane. Tylko te odkrycia nie są takie. My bardzo. Właśnie o to mi chodzi, że odkrycia naukowe wspierają to, co jest napisane w Biblii i co było napisane tam 2000 lat wcześniej. Teraz ludzie dochodzą do tego, że tam naprawdę jest mądrość. Ale czy problem jest tylko w agresji? Problem jest też w tym, że jeśli zaczynamy coś mówić bez przekonania, powiedzmy, i powiemy to 3 razy, zaczynamy wierzyć w to, co powiedzieliśmy. Nawet jeśli to nie ma żadnych podstaw. Jeśli pomyślę o jakiejś siostrze, że ona chyba dziś nie zachowała się odpowiednio i komuś o tym powiem i powiem o tym powiedzmy jeszcze 2 innym osobom, to nawet jeśli na początku to zdanie będzie brzmiało mnie się tak wydawało, to za 5 razem to będzie już ona zrobiła to, to, to i tamto, jak ona tak może? I najgorsze jest to, że będę przekonana, że ona zachowała się paskudnie, choć na początku miałam wątpliwości. A
apostoł Paweł w liście do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian, napisał bardzo celne i bardzo proste zdanie. Paweł miał tendencję zwykle do takich rozbudowanych zdań, a to jest bardzo krótkie. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, 33 wiersz. Nie błądźcie, złe rozmowy psują dobre obyczaje. Paweł nie napisał tutaj, że złe rozmowy świadczą o złych obyczajach. Nie, Paweł napisał, złe rozmowy psują dobre obyczaje. Jeśli ja poprzez, może nie tyle kulturę, ale poprzez brak asertywności i nieumiejętność odmowy, będę stała i potakiwała głową osobie, która plotkuje, obmawia, która jest bardzo krytykańska, oczywiście za plecami, moje dobre obyczaje w tym momencie ulegają osłabieniu. Jeśli ja wdam się w tą rozmowę, w ten sam deseń, a to jest jednak bardzo kuszące, to moje dobre obyczaje ulegają osłabieniu. Dlaczego to jest kuszące? Bo mówiąc o czyichś wadach, próbujemy podbudować swoją często kiepską samoocenę. Mówiąc o tym, co ktoś zrobił nie tak, ja w pewien sposób czuję się lepsza, bo przecież ja tak nie zrobiłam. I bardzo często nie zdaję sobie sprawy, że mówiąc w ten sposób, właśnie czynię siebie gorszą. Doprowadzam siebie do obniżenia pewnych standardów moralnych, doprowadzam siebie do innego spojrzenia na moich bliźnich, którzy mają wartość przed Bogiem. Oskarżycielem jest diabeł, a Pan Bóg... Nie znam historii, gdzie Pan Bóg przyszedłby do jakiegoś proroka, jeśli tego proroka nie wysyłał do danego człowieka, żeby poopowiadać na temat czyichś wad. Jeśli powiedział Natanowi, co zrobił Dawid, to po to, żeby Natan go napomniał. Osobiście. Nie żeby opowiedział całemu narodowi izraelskiemu, jakiego to mają króla i co ten król zrobił cichaczem i teraz niech Dawid stoi i niech się wstydzi. Tylko owszem, niech Dawid stoi i niech się wstydzi w swojej relacji z Bogiem. Natan nie rozpowiedział tego nikomu innemu, poszedł bezpośrednio do niego. Chciałabym przeczytać też z Ellen White, bardzo ostre słowa. W każdym zborze powinno się poczynić poważne starania, żeby wyrugować obmawianie innych, mówienie o kimś źle, a także krytykanstwo i chęć ganienia. Rzeczy te należą do grzechów, z których powstaje największe zło w Kościele. Surowość i skłonność do wynajdywania win jako działanie szatana trzeba wyeliminować. Członków zboru należy zachęcać do okazywania wzajemnej miłości i zaufania i krzepić te uczucia. Niechaj wszyscy w bojaźni Bożej i miłości braterskiej zamkną uszy na głos plotek, donosów i oskarżeń. Odeślijcie donosiciela do nauk Słowa Bożego. Nakażcie mu posłuszeństwo Pismo Świętemu, a ze skargami na kogoś niech idzie prosto do tego, kto według jego mniemania błądzi. Wspólna akcja tego rodzaju powinna przynieść zborowi pełnię światła i zatrzasnąć drzwi powodzi zła. W ten sposób uwielbi się Boga i uratuje wiele dusz. Bardzo często lubimy umniejszać niektóre rzeczy i twierdzić, że Ellen White pisze tutaj o jakichś takich osobach, które chodzą, rozsiewają plotki, niczym innym się nie zajmują, które siedzą i krytykują bez przerwy, a przecież my czasem się powie jakieś słowo, ale przecież generalnie traktujemy siebie z miłością i tak dalej. Ale to słowo, które czasem się powie, czasem może odnieść jeszcze gorszy skutek niż ta osoba, która krytykuje bez przerwy. Bo takich osób, które krytykują bez przerwy, nie traktuje się już aż tak poważnie. A osobę, która zazwyczaj trzyma wysoki poziom, a nagle powie coś przykrego o drugiej osobie, do tych słów przywiązuje się wagę. Jeśli chcemy dbać o wysokie standardy moralne, musimy też dbać o ten mały narząd w ludzkim ciele, który przynosi nam chyba najwięcej problemów w życiu. Bo kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym. Chciałabym też podzielić się fragmentem z pierwszego listu Piotra, który nie tak dawno studiowaliśmy. Zauważyłam ten tekst po raz kolejny, dopiero niedawno. Czytam z trzeciego rozdziału pierwszego listu Piotra, wersety od 9 do 11. Nie oddawajcie złem za zło, ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo.
Bo kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre? Chcecie być zadowoleni z życia i oglądać dobre dni? Oczywiście. Ten niech powstrzyma język swój od złego, a wargi swoje od mowy zdradliwej. Niech się odwróci od złego, a czyni dobre, niech szuka pokoju i dąży do niego. I nie zawsze zastanawiamy się nad tym, jak bardzo nasza mowa ma wpływ na nasze szczęście i nasz taki dobrostan psychiczny. Piotr pisze tu bardzo wyraźnie, kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre, niech powstrzyma język swój od złego, a wargi swoje od mowy zdradliwej. Jakie to ma ogromne znaczenie. Czasem mamy tendencję do takiego oddzielania tego, co mówimy i tego, co robimy i do mówienia, że jak coś się powiedziało, no to trudno, no to są tylko słowa. Jak komuś źle coś zrobimy, zrobimy krzywdę, to tak fizycznie zrobimy krzywdę, coś mu zabierzemy, to jest wtedy problem. Ale na słowa nie patrzymy w ten sposób. Czasem mówi się, że no tak powiedziałem, no nie zwracaj na to uwagi, co ja mówię. Ja tak czasem palnę coś głupiego, ja bardzo często palnę coś głupiego i bardzo często wstydzę się za to, ale to nie jest żadne wytłumaczenie dla mnie, że to są tylko słowa. Myślę, że ten problem narasta właśnie dlatego, że nie traktujemy słów poważnie. Inaczej, traktujemy słowa poważnie, jeśli są negatywne i dotyczą nas. O, to wtedy traktujemy bardzo poważnie. Jeśli ktoś powie na nasz temat coś nieodpowiedniego, niewłaściwego, albo niewłaściwym tonem odezwie się w stosunku do nas, to jest wtedy niezwykle poważne, bardzo raniące, bardzo krzywdzące i absolutnie wszyscy zgodzimy się, że nie należy mówić w ten sposób. Ale kiedy my mówimy coś w taki sposób, jak ta inna osoba, no to już można machnąć ręką, no bo przecież to są tylko słowa. No zdarza się, no. Kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre, ten niech powstrzyma język swój od złego, a wargi swoje od mowy zdradliwej, niech się odwróci od złego, a czyni dobre, niech szuka pokoju i dąży do niego. W tekście, który był wprowadzający do tego kazania, Paweł pisał, żeby nawet nie mówić o rzeczach złych. Żeby tam było o nieprzyzwoitych żartach, o pustych słowach, ale było też, żeby nawet nie mówić o złych rzeczach, które dzieją się wśród innych, o grzechach. Czy to znaczy, że mamy nie napominać te osoby? Nie, to znaczy, że pewnych rzeczy nie warto przywoływać. To znaczy, że pewne być może żarty nie są właściwe. Idąc dalej za tym, że nasze słowa wpływają na naszą psychikę, nie wiem, czy zwróciliście uwagę na popularność obecnie niektórych żartów na niektóre tematy. Coraz więcej żartuje się z takich rzeczy, że ze zdrady małżeńskiej, powiedzmy, coraz więcej żartuje się z homoseksualistów. Dlaczego tak jest? Czy chodzi o to, żeby było zabawnie? Zwróciliście kiedyś uwagę, że żart oswaja pewne rzeczy? Śmiejąc się z czegoś, nie traktujemy tego poważnie. Czy wyobrażacie sobie Pana Boga albo aniołów, którzy śmieją się z tego, że żona zdradza męża? Którzy uważają to za świetny dowcip? Nie chodzi o to, żebyśmy byli ponurakami, że teraz nie wolno nam opowiadać żadnych zabawnych rzeczy, mamy siedzieć poważnie i absolutnie nie wolno nam się śmiać. Ale zastanówmy się czasem, jaki wpływ na nas samych mają nasze słowa. Jaki wpływ na nas samych ma to, z czego się śmiejemy albo z czego się nie śmiejemy. Jaki wpływ na nas samych ma to, co mówimy o innych ludziach. A nawet to, co mówimy o sobie. Czy wiecie, że stając codziennie przed lustrem i mówiąc, o jak ja paskudnie dzisiaj wyglądam, stanowczo obniżę swoją samoocenę? Mówiąc w pracy, no znowu mi nie wyszło, jestem beznadziejna. Ja zacznę naprawdę wierzyć w to, że jestem beznadziejna. I jak na początku to będzie takie słowo, bo akurat mi się nie udało, tak mówiąc tak codziennie, jestem w stanie naprawdę wpędzić się w jakieś zaburzenia psychiczne i nie przesadzam w tym wypadku. Odniosę się znowu do przypowieści, bo Salomon naprawdę dużo pisał o języku. W 18 rozdziale Księgi Przypowieści jest jeszcze jeden tekst, który chciałabym poruszyć. Czytam Księgę Przypowieści Salomona, 18 rozdział, wiersz 21. Śmierć i życie są w mocy języka.
Lecz kto nim zyskuje przyjaciół, korzysta z jego owocu. Śmierć i życie są w mocy języka. Czy my zdajemy sobie sprawę, że w naszej mocy jest śmierć i życie, kiedy coś mówimy? Czy zdajemy sobie sprawę z konsekwencji tego? Jefte zdawał sobie sprawę z konsekwencji. Niezależnie od tego, czy jego ślubowanie było przemyślane, czy nie, jak powiedział, tak uczynił. Co my mówimy, a co my robimy? Mówi się o tym na przykład, że miłość wyraża się w czynach, ale w słowach też wyraża się miłość. I gdybyśmy chcieli szukać słów, które przystoją chrześcijaninowi, które powinien on mówić do innych ludzi, to wiecie, w jakiej księdze? W tej, która jest najbardziej miłosną księgą. Czytaliście, ile komplementów jest w Pieśni nad Pieśniami? Ile tam jest dobrych słów? W jaki sposób tam wyraża się jedna osoba o drugiej? My tak właśnie powinniśmy mówić o sobie. A czy my mówimy o tych dobrych rzeczach? Może niekoniecznie o tych wszystkich wieżach i tak dalej, ale jak my mówimy do siebie nawzajem? Śmierć i życie są w mocy języka, lecz kto nim zyskuje przyjaciół, korzysta z jego owocu. Na koniec już tak może półpoważnie, ale z morałem. Jako szczęśliwy właściciel papugi, czasem zdenerwowany przez ową papugę, ale jako szczęśliwy właściciel papugi, która stara się czasem powiedzieć kilka słów, chciałam wam przekazać jedną naukę, która wynika z mówienia papug. Czy wiecie, dlaczego papugi zaczynają mówić? Papugi zaczynają mówić, wydaje się, że to jest takie puste naśladownictwo, ale na przykład, kiedy ma się dwie albo trzy papugi, bardzo trudno jest nauczyć papugę mówić. Papugę można nauczyć, kiedy jest się z nią samym, bo papuga mówi nie po to, żeby powtórzyć, tylko żeby stworzyć relację z człowiekiem. Dlatego trzeba jej poświęcić dużo czasu i ona nie zacznie mówić, jeśli nie będzie chciała z tym człowiekiem mieć nic wspólnego, tyle że papuga jest stworzeniem towarzyskim i wtedy wpadnie w depresję, jeśli nie będzie chciała mieć z właścicielem nic wspólnego, bo ona po prostu kogoś potrzebuje. Ale taka papuga właśnie zaczyna mówić, kiedy zaczyna mówić, ponieważ za wszelką cenę chce przełamać tę barierę pomiędzy sobą i człowiekiem i próbuje użyć jego języka, żeby jakoś się z nim porozumieć. Pomimo tego, że ona w ogóle go nie rozumie i w ogóle nie wie, co mówi, no pewne rzeczy jej się kojarzą, tak jak mojej papudze słowa umpa, umpa kojarzą się z jedzeniem i ona zawzięcie mówi umpa, umpa, kiedy chce dostać smakołyka. To jest zwierzę, potrafi pewne rzeczy skojarzyć, ale ona nie wie, że to nie ma żadnego znaczenia dla człowieka. Ona nie zdaje sobie sprawy, co znaczy dzień dobry, nie zdaje sobie sprawy, co znaczy halo, ale ona tak bardzo chce się skomunikować, że dla niej nie ma znaczenia, czy to dla człowieka coś znaczy, czy to nic nie znaczy. Powiedziałaby każde słowo, które powtarzałoby jej się odpowiednio często, tylko po to, żeby jakoś złapać kontakt z człowiekiem, żeby jakoś nawet wejść w ten jego język, choćby jednym słowem i nieudolnie, bo moja papuga nie mówi tak jak my. Ale jakoś chcę spróbować się porozumieć. Myślę, że my tylko z takiej motywacji powinniśmy używać języka. Tylko po to, żeby naprawdę porozumieć się z drugim człowiekiem, żeby zbudować z nim relacje. Nie po to, żeby go krytykować, ranić, żeby go poprawiać, żeby zachowywał się tak, jak chcielibyśmy, żeby się zachowywał. Bo przecież ja bym chciała, żeby wszyscy zachowywali się dobrze, więc czemu oni się tak nie zachowują, prawda? Nasz język powinien służyć budowaniu relacji i powinien służyć opowiadaniu chwały naszego Boga. Jeśli temu nie służy, powinniśmy zastanowić się, co zrobić, żeby to zmienić. A z drugiej strony Jakub pisał, że jest to narząd najtrudniejszy do opanowania, więc my sami, jeśli nie utniemy sobie faktycznie języka, to nie zmienimy tego. Problemem jest to, co poruszaliśmy też na ostatniej lekcji szkoły sobotniej u nas na młodzieży, że bardzo często Pan Bóg chce w nas zmieniać niektóre rzeczy, ale skutecznie Mu to uniemożliwiamy. To znaczy, jeśli cały czas uważamy, że mamy prawo do pewnych słów, bo Pan Bóg na siłę ich nam nie zabrał i używamy tych słów, to Pan Bóg nie utnie nam języka, nie zabierze nam rzeczy, które my uparcie chcemy przy sobie trzymać. Jeśli ja uparcie chcę podnosić głos w rozmowie z drugą osobą
i nie słucham Pana Boga, który mówi, mów trochę ciszej, to Pan Bóg nie uciszy mnie na siłę, tak? Nie zostanę nagle zakneblowana. No to jest absurd. Ale jeśli nie słuchamy Bożego głosu, Bożych rad, jeśli nie idziemy do Niego po poradę, co powinniśmy powiedzieć, nie możemy oczekiwać, że niektóre rzeczy znikną, że nagle staniemy się doskonali. Na koniec chciałabym przytoczyć jeszcze jeden tekst z przypowieści Salomona, tym razem z 21 rozdziału i 23 wiersza. Kto pilnuje swoich ust i swojego języka, uchroni swoją duszę od niejednego niebezpieczeństwa. Amen. Amen.